Cześć kochani, witam Was serdecznie. W niedzielę po południu, dzisiaj mamy 1 września, och, i jest rocznica wybuchu II wojny światowej, także no nie wolno nam o tym zapomnieć, prawda, że dzisiaj mamy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przykra sprawa, no ale taka jest historia. Ja chciałam Wam powiedzieć, moi kochani, ja mówiłam Wam 2 odcinki do tyłu, że piję 2 napoje, kombucze i matcha. Obydwa są zaczerpnięte z kultury japońskiej. Jeden jest z grzyba herbacianego, kombucha, lekko taki sfermentowany, posiada mnóstwo witaminy B i to wszystkich rodzajów witaminy B w swoim składzie. Bardzo dobry jest na jelita i ogólnie na cały nasz organizm dobrze wpływa, jak i matcha, która jest napojem z zielonej herbaty i też w tym napoju w rewe jest lekko taki sfermentowany lub gazowany, już teraz nie wiem, ponieważ ten w proszku nie jest sfermentowany, no więc trudno jest mi powiedzieć, czy tamten jest już tylko sfermentowany, czy lekko gazowany, bo kombucha jest na pewno sfermentowana. I moi kochani, ten oto smak maczy z takiego miału, ponieważ jest to taki mocno zmielony miał, taki miał, po prostu miał, jest zupełnie inny niż w napoju. W napoju jest to rewelacyjny smak, orzeźwiający, taki gorzki, a ten jest słodki, zalewa się go gorącą wodą, 200 ml gorącej wody lub gorącego mleka. Ja tu mam, o, zalany wodą, ale on tak wygląda jak mleko. I na dole jest ten miał. I jak się połknie, przełknie, to i tak ten miał osadza się na ustach, na języku i trzeba umyć zęby koniecznie po tym piciu tego. No ja nie będę już wracała do tego napoju. Oczywiście, że wypiję, ale tamten mi bardziej smakuje. Kupiłam również takie okulary Tedim. Pod spodem jest czarna, delikatna tkanina, taka bardzo przyjemna, a tutaj jest taka tkanina mocno nabrokatowana i moi kochani, wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby to właśnie to pięknie to może wygląda, ale ten brokat nie przepuszcza powietrza i na taką popołudniową drzemkę to może jest ok, ale już na całą noc to kilka razy się przespałam i mi się naprawdę niezbyt wygodnie spało, ściągałam je w nocy ze względu na to, że nie dochodzi powietrze do skóry tutaj, gdzie jest ta maseczka. Także no tak na całe noce to naprawdę jak kto chce, ale mi na całą noc to niezbyt pasuje. Kupiłam sobie 3 pary spodni, po 5 euro każda, 3 pary identycznych, szarych. Spodnio dreso getry są to, tutaj z takimi lampasami pastelowymi, pasują mi do wielu rzeczy, więc dlatego kupiłam ich 3 pary, żeby mi nie stało się tak, że na przykład jedne się wybrudzą, to już nie mam powiedzmy do czego coś założyć, no nie, zniszczą się i tak dalej. Ja tak lubię sobie kilka rzeczy kupić, niech one sobie leżą i jedne czarne, ponieważ czarnych innych mam też kilka par, a szare akurat nie mi się już wszystkie skończyły, bo też kupuję, jak już znajdę odpowiedni dla siebie fason, to kupuję po kilka par. Kupiłam sobie również takie, o, bambosze z takim flamingiem, wyhaftowanym flamingiem i takim futerkiem, z takiego miękkiego bardzo tworzywa, elastycznego, wyprofilowanego. Tutaj ma takie wypustki, tu jeszcze cenę ma. Wypustki, żeby po śliskiej nawierzchni chodząc nie poślizgnąć się, za 15 euro, przepraszam, za 10 euro, a za 15 euro na początku wakacji tej samej firmy kupiłam sobie takie tylko różowe z ananasem, takim z cekinów. I moi kochani, to jest rozmiar 35, to jest rozmiar 36 i pomimo tego, że jest to ta sama firma i ten sam fason, 35 jest sporo większe od 36, także trzeba uważać i trzeba zawsze mierzyć buty, nie patrzeć na cyferkę, tylko po prostu kupując buty zawsze trzeba zmierzyć na stopę. No mi akurat nie pasuje jedno,
Ach, nie pokażę wam, bo nie dam rady. No, ale w każdym razie nie wychodzi mi palec w tych mniejszych. Jest idealny, jest. Ale już jakby były troszkę mniejsze, jeszcze to już by były za małe. Także to jest przestroga. Zawsze mierzmy obuwie, kupując. I co chciałam wam jeszcze powiedzieć? Życzyć wam miłej niedzieli, bo jeszcze kawał niedzieli zostało. U nas jest za chmurą, ale ta chmura jest bardzo przyjemna po tych upałach i w sumie fajnie się będzie spacerowało. Zafarbowałam sobie włosy, troszkę mi za bardzo tutaj to ognisto wyszło tutaj przy tym rozjaśnianym. Tak za mocno chwyciło. Ale umyję parę razy głowę i będzie ok. Także buziaki, ciumaki i pa kochani!